Kongres Naturalny to największe wydarzenie online w Polsce o tematyce naturalnej. Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz, żeby kongres dalej się rozwijał, to możesz nam w tym pomóc, przekazując 1,5% podatku lub dowolną kwotę na darowiznę. Potrzebujemy Twojej pomocy. Pamiętaj, że razem tworzymy ten kongres, a razem możemy wszystko. Cześć wszystkim, nazywam się Agnieszka Kaurba, na co dzień pracuję w Ago Home, zajmuję się różnego rodzaju wykończeniami dla domów naturalnych, między innymi farbami, o których dzisiaj chciałam Wam szerzej opowiedzieć, ale nie tyle może o samych farbach, co po prostu o bezpieczeństwie stosowania tych farb. To, co widzicie na prezentacji, to jest taka piękna willa, o której chciałabym Wam trochę powiedzieć. Niestety nie moja, szkoda. Chętnie bym się tam wprowadziła. Chciałam Wam zacząć od tego, że opowiem Wam taki kawałek mojej prywatnej historii. Otóż słuchajcie, po raz pierwszy tę willę zobaczyłam w Szwecji, w Istad, kiedy pojechałam do naszych partnerów handlowych, żeby zobaczyć na miejscu, w jaki sposób oni produkują farby. Wyobraźcie sobie paskudny listopadowy czy październikowy poranek, szaro, buro, ponuro. I nagle wjeżdżam na takie podwórko, gdzie jest, słuchajcie, zielono, gdzie stoją piękne domy z czerwonej cegły, otoczone zielenią. I nagle się okazuje, że to jest fabryka, ale to jest również dom. To jest dom, w którym mieszka para ludzi, których Wam za chwilę pokażę. To jest dom Hansa i Soni Albaków. Starszych państwa z pieskiem, bardzo sympatycznym zresztą, którzy w tym miejscu postanowili prowadzić dobre życie. Dlaczego tam trafili? To była moja pierwsza myśl, tak? Jak to się stało, że ktoś wpada na pomysł, będę produkować farby, tak? I co więcej, to mają być farby bezpieczne, takie, którymi nikt sobie nie zrobi krzywdy. Dlaczego chcę zostać rzemieślnikiem? No i po co to komu? Otóż, słuchajcie, Sonia pracowała w przemyśle tekstylnym, natomiast Hans pracował jako malarz. Taki malarz pokojowy, tak? Budowlany. Malował przede wszystkim farbami olejnymi. Takimi farbami olejnymi, w których były rozpuszczalniki. No i okazało się, że niestety po pewnym czasie zaczynają poważnie chorować, obydwoje. Lądują na chorobowym, potem na bezrobociu, mają dwójkę dzieci, nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić i przede wszystkim nie bardzo wiedzą jeszcze wtedy, dlaczego chorują. Ponieważ, słuchajcie, dopiero później się okazało na przełomie lat 80. i 90., kiedy zwłaszcza w krajach skandynawskich zaczęły się badania nad wpływem farb na zdrowie człowieka, okazało się, że niestety chroniczne problemy z pamięcią, koncentracją, zmęczenie, drażliwość i różne inne problemy są powodowane przez rozpuszczalniki zawarte w tych farbach. Hans i Sonia postanowili sprawdzić, dlaczego stare farby, takie, które jeszcze przed wojną były produkowane, nie powodowały tego typu problemów. No i doszli do wniosku, że zanim jeszcze potwierdzili to naukowcy, tak, że to jest kwestia rozpuszczalnika. Po prostu niestety to są substancje, które są dla nas bardzo szkodliwe i niestety my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w takiej atmosferze żyć, pracować. To ma bezpośredni wpływ na nasz mózg, na to, jak on działa. Ich dobre marzenie skończyło się tym, że postanowili po prostu produkować coś, co nie będzie ludziom szkodzić. I powiem Wam, że mnie ta historia bardzo zaimponowała, naprawdę. No, zazwyczaj ludzie, tak, kiedy przychodzi co do czego i okazuje się, że coś im szkodzi, no to po prostu się od tego wycofują, tak? Gdzieś uciekają, a nie, że zaczynają się zagłębiać w to, co z tym dalej zrobić. Dzisiaj, jak sobie zajrzycie do jakichkolwiek farb, one mają napisane, że to jest 0 LZO albo jakieś tam 0,5 LZO,
czy VOC, czyli bardzo mało emisyjne są. To są farby, które praktycznie nie uwalniają podczas schnięcia niczego, co jest szkodliwe dla nas. Więc wiecie, myślę, że takie marzenie Hansa i Soni to również nam się w tej chwili udziela, bo możemy żyć dobrze w bezpiecznym otoczeniu. To tyle, jeżeli chodzi o moją prywatną historię i o moje spotkanie z ludźmi, którzy rzeczywiście przeżyli, gdzie no, jak naprawdę rozmawiałam, wiecie, z Sonią i ona przypominała sobie tamten czas, to po prostu była bardzo, bardzo poruszona, bo to naprawdę było coś, co wydawało im się, że już jest końcem ich świata, tak? A nagle się okazało, że można żyć zdecydowanie lepiej. Ja dzisiaj nie będę mówić wyłącznie o farbach takich tradycyjnych na oleju lnianym, bo farb naturalnych jest bardzo dużo. To są farby gliniane, to są farby wapienne, to są farby krzemianowe, to są różnego rodzaju farby, które są na przykład tak zwane farby kredowe. Tak? Tych farb jest bardzo dużo. Można sobie naprawdę bez żadnego problemu znaleźć farbę taką, która wam pasuje do waszego projektu, w zależności od tego, czy będziecie malować drewno, czy będziecie malować glinę, czy będziecie malować tynki. Natomiast chciałabym na dzisiejszym wykładzie po prostu przybliżyć wam parę rzeczy związanych z tym, jak się tymi wszystkimi farbami posługiwać bezpiecznie. Zresztą to będzie dotyczyło nie tylko farb, bo również lakierów, również bejc i różnego rodzaju innych produktów wykończeniowych. Chciałabym was zaopatrzyć w taką podstawową wiedzę dotyczącą tego, jak wybrać produkt, który wam nie zaszkodzi. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest farba. Z czego się taka farba składa? Przede wszystkim musi być coś, co będzie nadawało kolor. I tym czymś jest pigment. Pigmenty mogą być różne, o czym opowiem za chwilę. To mogą być minerały, to mogą być pigmenty pochodzenia roślinnego, również od zwierzęcego, również syntetyki oczywiście. Natomiast pigment tak naprawdę jest, to są takie bardzo drobne ziarenka niosące kolor, które są rozproszone w całej farbie. To nie jest barwnik, bo barwnik rozpuszcza się w wodzie na przykład. Tak jak mamy jakąś farbkę taką na przykład do jajek, to ona zazwyczaj zawiera barwnik. Natomiast pigment cały czas zostaje w tej farbie w postaci stałej. W związku z czym coś musi te kawałki ziarenek koloru ze sobą sklejać. I tym czymś jest spoiwo. Czyli spoiwo to jest to coś, co utrzymuje pigment na miejscu, przykleja go po prostu do podłoża. No wiecie, pigmenty są strasznie drogie. Naprawdę, dobry pigment jest bardzo drogi, więc dobre farby zazwyczaj są kosztowne. I wcale nie chodzi o marketing, tylko chodzi o to, że te pigmenty po prostu dużo kosztują. Im więcej jest pigmentów w farbie, tym ona oczywiście jest droższa. Tym bardziej, że niektóre pigmenty, zwłaszcza ciemne, musi ich być dużo, żeby uzyskać właściwy kolor. W związku z tym potrzebne jest coś jeszcze, co spowoduje, że tego pigmentu nie będziemy musieli dawać tak dużo. W związku z czym dodaje się zazwyczaj jakiegoś wypełniacza, na przykład kredy. Ale to może być dowolny inny materiał, który sam z siebie nie zabarwi tego czegoś, tej farby, natomiast spowoduje, że ona będzie miała większą siłę krycia. Czasami, w zależności od tego, co jest spoiwem w farbie, dodaje się jeszcze sykatywę, czyli coś, co powoduje, że ta farba szybciej wysycha. Może być tam jeszcze rozpuszczalnik, to może być woda, albo to może być olej, albo zupełnie na przykład jeszcze inne roztwory typu szkło wodne. No i słuchajcie, tych dodatków w farbie może być jeszcze bardzo, bardzo dużo, bo to są zazwyczaj środki dyspergujące, które powodują, że to nam się nie rozwarstwia za szybko. Czasami to są środki glono i grzybobójcze, które służą do tego, żeby farbę chronić przed glonami i grzybami. Co więcej, słuchajcie, to jest tak, że tych środków czasami jest, znaczy może nie podwójna porcja, ale one mają podwójne zadanie. W przypadku niektórych farb one chronią samą farbę, żeby nie spleśniała, a oprócz tego czasami się dodaje dodatki grzybobójcze czy pleśniobójcze, żeby nie wyrastały glony na ścianie. To mogą być również środki, które powodują, że nam to nie będzie skapywać z pędzla i naprawdę wiele, wiele, wiele jeszcze innych.
No i słuchajcie, no jak jest coś, co jest złożone z bardzo wielu rzeczy, to w zasadzie ono nam może zaszkodzić każdą z tych rzeczy pojedynczo, tak? I dlaczego uważam, że farby mineralne, czy znaczy może nie mineralne, dlaczego farby naturalne, tak? Są dla nas lepszym wyborem. Słuchajcie, ja tutaj postaram się w tabelce tak krótko bardzo przedstawić, czym się różnią farby syntetyczne od farb naturalnych i dlaczego decydując się na to, czy użyć takiej farby, czy innej, trzeba popatrzeć na jej właściwości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę farby, te, które najczęściej są na półce z napisem, że one są ekologiczne, przyjazne dla środowiska, nie alergizują, no i tam jeszcze różne inne takie, które zazwyczaj w markecie stoją obstawione dużym marketingiem, to zazwyczaj dowiecie się, pierwsze co się dowiecie, to to, że one mają zero albo prawie zero lotnych związków organicznych, no i że w związku z tym są bardzo eko. No i wiecie, trochę tak, a trochę nie. Dlatego, że jeżeli przyjrzymy się, co jest w tej farbie, to tam spoiwem zazwyczaj, jeżeli to jest farba wodna, jest wodna dyspersja polimerów, akrylowa, winylowa albo lateksowa. Tak? To są sztucznie wytworzone polimery, takie żywice, które mają utrzymać wszystko w miejscu. W związku z tym rozpuszczalnikiem jest zazwyczaj woda, ale ona nie jest sama. Tam najczęściej też jest od 5 do 15% różnego rodzaju rozpuszczalników petrochemicznych. Oczywiście one są tak dobierane, żeby no, tego LZO nie było zbyt wysokiego. A pigmenty zazwyczaj do takiej farby niestety są pigmentami syntetycznymi pochodzenia petrochemicznego. No i w przypadku zwłaszcza farb akrylowych i farb lateksowych dodaje się środek grzybobójczy. I ten środek grzybobójczy ma za zadanie spowodować, żeby ta farba stojąc w markecie na półce po prostu nie zapleśniała. I teraz oczywiście one wszystkie są dodawane w takich ilościach, żeby nie przekraczać norm bezpieczeństwa dla człowieka. Natomiast jeżeli ktoś jest uczulony na środki biobójcze, to powinien uważać, ponieważ bardzo często okazuje się, że w czasie, kiedy ta farba wysycha, to te środki biobójcze mogą być w niewielkim stężeniu w powietrzu i osoby uczulone mogą się po prostu źle poczuć. W przypadku farb ftalowych, czy tak, znaczy ftalowe i alkidowe, to w zasadzie jest to samo, tak? To są też farby syntetyczne i one są w zasadzie nie istnieją bez rozpuszczalnika. Tam zawsze jest rozpuszczalnik, tak? I one już nie mają 0 LZO na pewno. Do wnętrz stosuje się farby, które mają LZO niskie, ale na zewnątrz, na przykład, jeżeli weźmiecie sobie taką żywicę ftalową, która jest na przykład przeznaczona do dachów albo do płotów, elewacji czy do innych rzeczy, które na pewno znajdują się na zewnątrz, tam to LZO może być dopuszczone dużo wyższe, ponieważ wychodzi się z założenia, że farba na zewnątrz to nie jest farba, którą byśmy codziennie sobie wdychali. W związku z czym tutaj na pewno będziecie mieć lotne związki organiczne, czyli to, co może was potencjalnie zatruwać, jeżeli będziecie to wdychać. Jeżeli chodzi o farby naturalne, gliniane, wapienne, krzemianowe czy farby kazeinowe, to tutaj spoiwem jest minerał. W przypadku farb glinianych to jest glina, w przypadku farb wapiennych to jest wapno, w przypadku farb krzemianowych to będzie szkło wodne. W przypadku farb różnego rodzaju tak zwanych klejowych to jest albo kazeina, czyli białko z mleka, albo skrobia na przykład, czyli już takie zupełnie naturalne substancje. Rozpuszczalnikiem w takich farbach wodorozcieńczalnych jest woda, bez żadnych jakichś specjalistycznych dodatków zazwyczaj, tak? Pigmenty mogą być różne w zależności od tego, jaki to jest rodzaj farby. Najtrwalsze są te pochodzenia mineralnego. I tak naprawdę do tej farby bardzo często nie dodaje się nic. Nie ma potrzeby dodawania nic jakiegoś niezwykłego.
W przypadku farb glinianych najczęściej jest tak, że sami sobie to mieszacie z wodą. Dostajecie po prostu, kupujecie proszek i sami to sobie mieszacie. W związku z czym nie potrzeba antyzbrylaczy, nie potrzeba żadnych środków przeciwko korzuszeniu się farby, ani żadnych innych dodatków, bo tak naprawdę tą farbę robicie i zużywacie sobie od razu, malując ściany czy malując jakieś inne powierzchnie. W przypadku farb wapiennych w zasadzie jest bardzo podobna sytuacja. W przypadku farb, które przychodzą już Wam częściowo na przykład zmieszane, tak jak farby krzemianowe czy takie emulsje, które składają się na przykład częściowo z wody, wosku, oleju i pigmentów, one zwykle już przychodzą w formie gotowej. One też w zasadzie nie muszą mieć dodawanych zwykle żadnych środków grzybobójczych na przykład, ponieważ zazwyczaj mają zasadowy odczyn, w związku z czym one nie stwarzają środowiska takiego, w którym by się pleśń dobrze mogła rozwijać. By same się zabezpieczają, tak? Natomiast w przypadku farb, które są na oleju lnianym, tam zazwyczaj, jeżeli stosuje się jakąś żywicę, żeby wzmocnić taką farbę, to się stosuje żywicę naturalną albo różnego rodzaju spoiwa mineralne. Więc taka farba, jak widzicie, po prostu tej chemii praktycznie nie ma. Czy to znaczy, że ona jest w 100% bezpieczna? To zależy, na co patrzymy, i o tym opowiem za chwilę dalej. Mam nadzieję, że nie przynudzam. Jakby coś, to dawajcie znać w komentarzach. Ja wiem, że to jest trochę teorii. Potem będzie fajniej, naprawdę. Co jest takiego, co możecie zobaczyć? Poza tym oczywiście, że na półce, jak stoi w markecie, no to jest etykieta i że jeżeli sobie szukacie informacji, to są jakieś ulotki informacyjne albo producent ma jakąś stronę, na której opisuje swoje produkty. Taką rzeczą, do której zawsze warto zajrzeć, zanim się zdecydujecie, że dany rodzaj farby będziecie na czymś wypróbowywać, to jest karta techniczna i karta charakterystyki. Co to jest takiego? Karta techniczna to jest nic innego jak przepis postępowania, jak z tą farbą pracować. Czyli tam będzie pisało, w jakiej temperaturze się ją nakłada, czy jest potrzebna jedna warstwa, czy jest potrzeba więcej warstw, co z tą farbą należy ewentualnie zrobić, jeżeli są potrzebne jakieś dodatkowe rzeczy, typu na przykład, że nie wiem, trzeba najpierw zagruntować powierzchnię, tak, przed nałożeniem tej farby. Karta techniczna to są te wszystkie technikalia, które są nam potrzebne do tego, żeby prawidłowo farbę nałożyć. I powiem Wam, że warto się z nimi zapoznawać, może niekoniecznie z powodów takich bezpieczeństwa, tylko z powodów takich, żebyście w prawidłowy sposób przygotowali sobie podłoże. Bo jeżeli, no oczywiście wiadomo, że ono zawsze musi być czyste, suche, odpylone, niezaglonione i tak dalej. A coś się rozłączyło? Przynajmniej mnie się prezentacja zgubiła i nie wiem, gdzie jest. Jeszcze raz ją włączę. Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. Słuchajcie, tutaj w karcie technicznej po prostu znajdują się takie informacje, które są ważne, bo na przykład jeżeli coś trzeba pomalować i są zastrzeżenia w tej karcie na przykład, tak, że coś musi być zagruntowane, albo że na przykład, to bardzo często jest w przypadku tynków, tak, że nie maluje się świeżych tynków i należy poczekać 14 dni, żeby one się skarbonizowały. Oczywiście to nie dotyczy akurat tynków glinianych, ale wszystkie tynki te takie, powiedziałabym, standardowe, tak, zawierające cement, one po prostu muszą odpowiednio dojrzeć, żeby można je było malować. I dlatego warto zaglądać do tej karty, żebyście po prostu nie popełnili błędu, który Was będzie kosztował to, że farba się będzie łuszczyć na przykład, albo coś będzie złazić. Natomiast ta druga karta z powodów bezpieczeństwa interesuje nas dużo bardziej. To jest karta charakterystyki. Kartę charakterystyki wystawia się zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, jeżeli w danej substancji, na przykład w farbie, znajduje się coś, co stanowi potencjalne zagrożenie.
Czyli tak jak mówiłam, że niektóre farby na przykład zawierają rozpuszczalniki, to na pewno ten fakt będzie odnotowany w karcie charakterystyki. Ta karta mówi również o tym, w jaki sposób bezpiecznie magazynować daną substancję, czyli farbę, tak? Czy można wyrzucić opakowanie po tej farbie do zwykłego kosza na śmieci, czy należy go oddać do utylizacji. No i to jest coś, co słuchajcie, jest już Wam w stanie dosyć dużo powiedzieć o tym, czy z tą farbą jesteście w stanie się bezpiecznie obchodzić. Tak, ja mówię tak jak w skrócie farba, ale to może być tak naprawdę i lakier, i dowolny inny produkt wykończeniowy. Jeżeli chodzi o tą kartę charakterystyki, to ona jest zazwyczaj dostarczana na żądanie. Czyli jeżeli on, czyli producent tak naprawdę, czy sprzedawca nie musi Wam tej karty dawać od razu. Tak? Natomiast on powinien Wam ją dostarczyć, jeżeli jej zażądacie i oczywiście jeżeli produkt taką kartę ma. Bo jeśli tam nie ma nic niebezpiecznego, to tej karty mieć nie musi. Aczkolwiek, wiecie, nie znam chyba żadnego producenta farb, który by karty charakterystyki dla swoich produktów nie robił nawet w takiej uproszczonej formie, bo jeżeli nie musi tego robić jako wymóg formalny, to zazwyczaj jakąś formę takiej karty bezpieczeństwa posiada. I teraz, co jest w takiej karcie? Otóż w takiej karcie jest szereg informacji wymaganych, tak jak mówię, prawnie, mówiących o tym, co jest w środku tej farby. Przy czym nie łudźcie się, żaden producent nie poda Wam pełnego składu. Ja czasami się z tym spotykam, że klienci na przykład mówią tak, proszę Pani, ale co tam jest konkretnie w środku i ile tego jest? No, który producent, słuchajcie, mówi, tam jest tego tyle i tyle, a tam tego tyle i tyle. Są tacy, którzy podają skład w ogóle, cały, niezależnie od tego, czy bezpieczny, czy niebezpieczny, podają go po prostu na swojej stronie przy produkcie albo podają go na etykiecie produktu, ale nawet oni nie piszą, ile jest czego. Co by nie było, to jest jednak jakaś tajemnica handlowa tych przedsiębiorstw. Tak? Natomiast na pewno musi być tam informacja o składnikach, tych, które są niebezpieczne. Są również środki pierwszej pomocy, są informacje, co zrobić, jeżeli w sposób niezamierzony uwolnilibyśmy taką farbę do środowiska. Jak to magazynować, co należy, jakie środki bezpieczeństwa należy przedsięwziąć, żeby nic nam się nie stało. Są informacje ekologiczne, toksykologiczne, również dotyczące transportu. Słuchajcie, dla zwykłego człowieka, takiego przeciętnego Kowalskiego, co chce sobie, nie wiem, płot pomalować, to oczywiście 99% informacji w tej karcie jest mu kompletnie niepotrzebne. Karty charakterystyki robi się przede wszystkim dla osób, które stale pracują z tymi substancjami. Natomiast niestety sytuacja jest taka, że no, czasami nie ma innej drogi, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób z jakąś substancją bezpiecznie postępować, jeżeli się do tej karty nie zajrzy, bo bardzo często etykietka jest po prostu, słuchajcie, tak mała, że tam się niewiele informacji mieści. I teraz, co ciekawego można zobaczyć w takiej karcie? Zobaczcie, to jest przykładowa karta farby krzemianowej, akurat nie z naszej sklepowej półki, ale wybrałam ją dlatego, że tu bardzo ładnie widać, co jest wypisane. Tak? To jest farba krzemianowa, czyli to jest szkło wodne z jakimś pigmentem, tutaj białym, bo tu jest dwutlenek tytanu. Tak? Czyli to jest tak naprawdę biała farba krzemianowa. Macie wypisane, jakie składniki niebezpieczne zawiera ta farba. To są składniki niebezpieczne, które są wymienione w rozporządzeniu unijnym, określającym, ile czego może być w takiej farbie, tego, co jest uznane za niebezpieczne. Ta lista co jakiś czas się zmienia, więc na przykład czasami jest tak, że jakaś farba funkcjonowała sobie na rynku przez, nie wiem, 10 czy 15 lat i nic w niej nie było uznawane za niebezpieczne, ale po nowelizacji rozporządzenia na przykład okazuje się, że coś jednak trafiło na tę listę i teraz trzeba to wykazywać. Więc te karty charakterystyk co pewien czas producenci muszą aktualizować,
żeby tam zawsze były takie informacje, które na dany moment są najbardziej, najbardziej jakby oddające to, co rzeczywiście się dzieje. Tutaj mamy określone w procentach, jaka jest zawartość tych substancji niebezpiecznych, tak? I mamy również takie malutkie, nie wiem, czy je dobrze widać, ikonki. W przypadku tego, co jest soli potasowej, która jest w pierwszej rubryczce, to jest taki wykrzyknik, w pozostałych jest taki ludzik. Tak, to są piktogramy, o których powiem później jeszcze, mówiące o tym, jakiego rodzaju niebezpieczeństwo stwarza ta substancja, która jest w środku farby. Tak? Czyli w tym pierwszym przypadku pisze, że ona może podrażniać skórę, że jeżeli się dostanie do oczu, może podrażniać oczy. No i jak najbardziej, bo akurat farby krzemianowe są zasadowe, no więc wiadomo, że jak wsadzimy tam rękę, to nie będzie fajnie, bo my mamy raczej jako człowiek odczyn kwaśny naszego ustroju i niespecjalnie dobrze jest, żebyśmy się wysmarowali czymś, co jest mocno zasadowe. W przypadku dwutlenku tytanu, czyli parwnika białego, który tam jest, mamy napisane dwie rzeczy, że on potencjalnie może być rakotwórczy. I mamy też wpisane, że część tego proszku tytanowego, który był tam, który był wprowadzony do tej farby, jest w postaci nanocząsteczek. Od niedawna trzeba to podawać, jeżeli producent stosuje bardzo mocno rozdrobnione substancje w swoich produktach, ponieważ tak naprawdę nanocząsteczki robią w tej chwili zawrotną karierę, zarówno w kosmetykach, jak i w środkach czystości i w różnych innych substancjach, czy mieszaninach. Natomiast my jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jaki jest długofalowy wpływ takich substancji ewentualny na nasze zdrowie, tak? No bo one nie są bardzo, nie były wcześniej bardzo często stosowane, w związku z czym od niedawna trzeba taką informację o tym, że tam gdzieś znajdują się takie nanocząsteczki, trzeba też podawać. Dlaczego wam o tym mówię, czy dlaczego to pokazuję? Słuchajcie, bo to ma potem przełożenie na częste zdziwienie, kiedy się czyta etykietę i na przykład człowiek się zaczyna zastanawiać, czy to go przez przypadek rzeczywiście nie zabije, tak? No więc, no, skoro tam są jakieś substancje niebezpieczne potencjalnie, tak? Tu akurat są trzy, a wiecie, jak się niektóre farby otworzy, to tam jest IZ20, tak? W innej sekcji karty charakterystyki macie wypisane, tu jest akurat dla tego dwutlenku tytanu, tak, o którym wcześniej mówiłam, jest wypisane konkretnie, co on wam może zrobić. Tak? Czyli w przypadku kontaktu ze skórą, jeżeli to będzie częsty i długotrwały kontakt, to może spowodować podrażnienie. W przypadku dostania się do oczu, długotrwały kontakt może powodować lekkie podrażnienie, tak? Ale na przykład zobaczcie, działanie mutagenne na komórki rozrodcze, tak? Taka klasyfikacja nie jest spełniona, czyli nie działa mutagennie. W związku z czym, jak widzicie, żeby sprawdzić, czy te niebezpieczne substancje, które są zawarte w tej mieszaninie, rzeczywiście robią wam jakąś straszną krzywdę albo mogą zrobić potencjalnie, no to warto sobie zobaczyć, co jest napisane o tych składnikach dalej. Tutaj ważna jest jedna rzecz. Słuchajcie, to nie jest tak, że każdy producent farby sam to bada, tak? Co ten dwutlenek tytanu, który on wkłada do farby, rzeczywiście robi. Tym bardziej, że tu jeszcze wyżej na samym początku macie informacje o tym, jaka dawka zabije szczura, tak? No więc nikt, słuchajcie, nie wyłapuje tych szczurów i nie ma własnego laboratorium, żeby to sprawdzać. Znaczy może nie nikt, ale zwykle producenci farby jednak nie mają i te informacje po prostu pochodzą z bazy unijnej. I ponieważ pochodzą z bazy unijnej, no to trzeba je przepisać tak, jak one tam są. Więc co oznacza na przykład to, co macie na samym początku, tak? Mamy takie LD50
i mamy, że to jest tam 5000 mg na kilogram. To znaczy, że z badanej populacji szczurów, którym podano ten dwutlenek tytanu do zjedzenia, połowa populacji zmarła, jeżeli spożyła więcej niż te 5000 mg na kilogram szczura. Więc teraz możecie to sobie przeliczyć na swoją wagę, tak? Że jeżeli 5000 mg zabija szczura na kilogram szczura, no to ile wy musicie zjeść, żeby was to zabiło. Zwykle wychodzi, że strasznie dużo. Chciałam wam powiedzieć, że jeżeli chodzi na przykład o takie rzeczy jak woda, to bo ona też była badana na przykład, to jest kwestia taka, że musielibyśmy wypić mniej więcej 6 do 9, w zależności ile ważymy, tak? A 6 do 9 litrów wody, żeby się zatruć. Tak, czekolady zjeść kilka tabliczek. No, jakby badane są naprawdę różne substancje, żeby z soli kuchennej, żeby się zatruć solą kuchenną, trzeba by było zjeść 35 łyżeczek soli. Już widzę, jak wszyscy lecą ją jeść. W związku z czym, słuchajcie, jeżeli chcecie sprawdzić, tak, czy na pewno te substancje, które są wymienione w karcie jako potencjalnie niebezpieczne, rzeczywiście mają bardzo duży wpływ na wasze zdrowie, to ta sekcja tutaj opisująca poszczególne składniki jest do przestudiowania. I teraz wiecie, to zazwyczaj brzmi przerażająco, tak? Zwłaszcza jak człowiek jeszcze potem przejdzie do sekcji, która mówi o tym, jak się w razie zatrucia, podrażnienia i tak dalej, tak, jakby co z tym fantem dalej zrobić i jak ratować tego człowieka, tak? Dlatego chciałam wam powiedzieć, że to wszystko dotyczy, co jest pisane jako te środki pomocy, dotyczy narażenia ludzi, którzy stale przy tym pracują. I tutaj wkleiłam wam taką zwykłą sól kuchenną, która też ma swoją kartę charakterystyki. Tak? I jakbyście to przeczytali, nie wiedząc, że to jest sól kuchenna, to po prostu moglibyście pomyśleć, że to po prostu jest jakiś, nie wiem, mega toksyczna rzecz i w ogóle obchodzić kilometrami dookoła i, nie, i po prostu nie tykać, tak? No, kto z was, słuchajcie, w kuchni na przykład, nie wiem, po użyciu soli będzie wyprowadzał poszkodowanego z zatrutej atmosfery na świeże powietrze? No, też tyle tej soli nie macie w domu, tak? Natomiast w przypadku, słuchajcie, jeżeli się pracuje w miejscu, gdzie się na przykład tą sól przeładowuje do worków, to rzeczywiście takie niebezpieczeństwo istnieje, tak? Także zawsze bierzcie pod uwagę, że to, co jest wpisane w karcie charakterystyki, to jest przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych, którzy non-stop się tym zajmują, tak? I to trzeba do tego podejść z głową, przeczytać to, dowiedzieć się, co może wam zagrażać, ale się nie przerażać. Jeżeli coś ma kartę charakterystyki, to niekoniecznie jest to równoznaczne, że tam są produkty niebezpieczne w środku, tak? Bo tak jak mówiłam, kartę charakterystyki można wystawić dobrowolnie i wielu producentów to robi. Karta, tak jak widzieliście, odnosi się do toksyczności, ale ona się odnosi do toksyczności poszczególnych składników, tak? To, co tam było na przykład o tym dwutlenku tytanu, że może zabić szczura, jeżeli on zje więcej niż ileś tam, to się odnosiło do czystego tytanu, znaczy dwutlenku tytanu, tak? Nie do całej farby. Czyli pamiętajcie, że te wszystkie wskaźniki są przeliczane per pojedynczy składnik. W związku z czym, jeżeli tego składnika jest bardzo, bardzo mało, no to czasami okazuje się, że musielibyście naprawdę nie wiadomo ile tej farby na siebie wylać, albo nie wiem, się nawdychać, jak będziecie ją sprayem malować, żeby wam zaszkodziła. To, co jest w karcie charakterystyki, powinno się później częściowo znaleźć na etykiecie. Czyli na etykiecie muszą się znaleźć przede wszystkim hasła ostrzegawcze. Czyli jeżeli tam wcześniej na tej farbie widzieliśmy, że przy niektórych składnikach było napisane, że podrażniają skórę albo że podrażniają oczy, to musi się również znaleźć na etykiecie produktu. Natomiast
informacje uzupełniające, tak, różnego rodzaju o produkcie, przede wszystkim to, jak go stosować, no to to już zależy od tego, co chce tam producent czy dystrybutor wpisać. Etykieta powinna być oczywiście czytelna, odstępy między znakami powinny być odpowiednio duże i powiem wam, że to jest zawsze największe wyzwanie. I ja ostatnio niestety, ponieważ już 50+, to chodzę w okularach i czasami mam problem, żeby się doczytać, bo dla mnie na większości opakowań te literki są już po prostu za małe. Co się musi przede wszystkim znaleźć w kwestii bezpieczeństwa znaki? To są znaki, które Unia Europejska przyjęła. One obowiązują zresztą w większości krajów, ponieważ to tak naprawdę ONZ je opracował. One mówią o tym, co niebezpiecznego może się wydarzyć z tym produktem. Tak? Przy czym zobaczcie, na przykład niektóre rzeczy raczej farb nie będą dotyczyły, tak? Bo one raczej zagrożenia wybuchem nie stwarzają. Ale na przykład taką trupią czachę, czyli działanie toksyczne, albo to, że może mieć działanie rakotwórcze, tak, albo że jest łatwopalne, jak najbardziej możecie znaleźć. W związku z czym, jeżeli znajdziecie taki znaczek i wtedy jest, wiecie o tym, że coś tam może być szkodliwego w tej farbie, no to możecie właśnie poprosić o kartę charakterystyki, zajrzeć i sobie zobaczyć dokładnie, tak, który składnik jest taki toksyczny, rakotwórczy, albo na przykład, nie wiem, może powodować uszkodzenia warstwy ozonowej. Bardzo często na etykiecie znajdziecie też informacje o tym, że farba ma jakiś certyfikat, atest, albo że ma jakąś rekomendację. Pytanie, jaką to ma tak naprawdę wartość, jeżeli oceniamy bezpieczeństwo używania tej farby? Certyfikat jest wystawiany przez upoważnioną, akredytowaną instytucję certyfikującą po zbadaniu produktu. To jest, słuchajcie, ważne. Oni biorą produkt i go badają. I na dokładkę nie jest to tak, oczywiście papierek z napisem certyfikat teoretycznie może wystawić każdy, tak? Ale te certyfikaty, które rzeczywiście wystawiają instytucje certyfikujące, które to rzeczywiście badają, no to on ma, jest uznawany międzynarodowo, tak? Jakby te normy, które oni badają, są uznawane wszędzie. Atest potwierdza techniczne aspekty produktu. Też prowadzi się badania zazwyczaj, że i testy tego produktu, żeby sprawdzić. Natomiast to jest bardziej pod kątem technicznym, tak? Czyli jakby certyfikat jest bardziej jakościowy, a test jest bardziej techniczny. No i oczywiście jeszcze jest rekomendacja, czyli że ktoś lub jakaś instytucja poleca nam dany produkt. No i teraz pokażę wam takie najczęstsze certyfikaty, które możecie znaleźć na farbach. Bardzo często w Unii Europejskiej jest ecolabel. Tutaj to jest jakby pod egidą Unii Europejskiej i przede wszystkim to jest certyfikat skupiający się na ochronie środowiska. Tutaj badany jest cały, nie tylko sam produkt, ale cały cykl życia farby, czyli od momentu w zasadzie wydobycia surowców poprzez cały proces produkcyjny aż do utylizacji. Takim najstarszym, który też jeszcze często można spotkać na farbach znakiem jakościowym, takim ekocertyfikatem, jest niebieski anioł. Jeżeli ktoś z was będzie zainteresowany, to jest taka strona Ecolabel Index, na której można sobie w ogóle zobaczyć, jakie są certyfikaty ekologiczne w ogóle na różne produkty. Jest tego w tej chwili tam 456 różnego rodzaju międzynarodowych certyfikatów. Często u nas można też zobaczyć, słuchajcie, takie coraz częściej, tak, nordyckie certyfikaty jakościowe, ponieważ kraje skandynawskie bardzo mocno stawiają na ochronę środowiska i na ochronę zdrowia, w związku z czym tam też powstało wiele instytutów badawczych, które wystawiają takie jakościowo bardzo dobre certyfikaty. Najczęstszym atestem w Polsce wystawianym jest atest higieniczny PZH. Tak, czyli tutaj PZH bada i sprawdza, czy ten produkt jest zdrowy i czy jest bezpieczny dla środowiska, czy nie zrobi nam po prostu krzywdy. Przy czym
To jest dokument dobrowolny, czyli jeżeli producent wystąpi o taki atest i zapłaci, bo i za certyfikaty i atesty trzeba zapłacić za te badania, to oni sprawdzają, biorą ten produkt, tak, i badają, i sprawdzają, i wystawiają swój atest. Jedynie w przypadku takich farb, czy lakierów, czy jakichś innych rzeczy, które się kontaktują z wodą pitną, to ten atest jest tak naprawdę wymagany prawnie. Natomiast w pozostałych przypadkach, jeżeli jest atest, to on jest dobrowolny. Zarówno certyfikaty, jak i atesty, słuchajcie, mają swój czas przydatności do spożycia, tak? Czyli po zwykle 3 do 5 latach trzeba je odnawiać. Jeżeli chodzi o rekomendacje, najczęściej w Polsce możemy zobaczyć rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergii albo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, jeżeli farby są wykorzystywane, na przykład antykorozyjne są wykorzystywane na konstrukcjach. I tutaj warto, żebyście wiedzieli jedną rzecz. W przypadku rekomendacji tych obu instytucji analizowana jest dokumentacja. Oni nie oglądają produktu. Tak, oni nie badają produktu, oni badają tylko tak naprawdę dokumenty, między innymi te karty charakterystyki, a także różne dokumenty mówiące o tym, jakie były przeprowadzane badania tych produktów i co z nich wyszło. Czyli jeżeli mamy jakieś badania, na przykład na zgodność z normą, to wysyłamy wtedy do takiego Polskiego Towarzystwa Alergii razem z kartą charakterystyki. Płacimy, jeśli dobrze pamiętam, 2000 i oczekujemy, czy po miesiącu dostaniemy rekomendację. To, co jeszcze często możecie znaleźć na farbach, to jest, że one są zgodne z jakąś normą. Norma to jest tak naprawdę taki opis kontroli jakości, który akredytowane laboratoria przeprowadzają taki test, tak, żeby sprawdzić, czy dany produkt ma rzeczywiście odpowiadające tej normie właściwości. Najczęściej zobaczycie na farbach bezpieczeństwo zabawek, no bo wiadomo, że wiele osób chce zastosować w pokoju dziecięcym, tak? Czy na meble, czy na zabawki, czy na ściany taką farbę, w związku z czym fajnie, żeby ona nie była szkodliwa dla dzieci. Takie badanie polega tak naprawdę na tym, że maluje się przedmiot, jak ta powłoka się utwardzi, czyli nie bada się samego produktu, tak? Bada się tą powłokę, która zostanie wytworzona w ramach malowania i sprawdza się, czy jeżeli się na przykład będzie polewać ją wodą, tak? Albo takim rozcieńczonym kwasem solnym, który ma imitować trawienie, to czy z tej farby będzie się wydzielać na przykład cały zestaw różnego rodzaju metali. No i takie badanie, tak jak mówię, przeprowadzają laboratoria, które są akredytowane, mają po temu odpowiednie certyfikaty. One robią raport z takiego badania, mówią, czy spełnia, czy nie spełnia taką normę i wtedy producent może, póki nie zmieni składu oczywiście, może taką informację, że coś spełnia normę, umieszczać. To tyle, jeżeli chodzi o to, czego się możemy o farbie dowiedzieć z opakowania i z dokumentacji tej farby. Natomiast ja chciałam Wam jeszcze powiedzieć krótko o jednej rzeczy. Malowanie to nie tylko farba, którą będziecie malować, ale to jest również przygotowanie podłoża, na które ona będzie nanoszona. I teraz tu, słuchajcie, też można niestety się nawdychać, nałykać albo się czymś polać, tak? W przypadku ścian zazwyczaj trzeba zacząć od tego, że się te ściany porządnie umyje. Niektóre ściany, na przykład w kuchni, mogą być tłuste. Wtedy jeszcze można użyć odtłuszczacza. Są takie preparaty odtłuszczające dostępne w marketach, ale można równie dobrze użyć na przykład mydła malarskiego czy mydła lnianego i taką ścianę wymyć z brudu. Tak, następnym etapem jest to, że trzeba z niej, jeżeli się gdzieś znajdzie, usunąć pleśń. Oczywiście najlepiej jest usunąć od razu całe źródło pleśni, no ale zakładam, że jak Wam się leje po ścianie, no to rynnę już naprawiliście, w związku z czym trzeba usunąć to, co się na tej ścianie znalazło. I teraz, słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczny etap, w którym można się nałykać niestety zarodników tych pleśni, w związku z czym
Tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli szorujecie ścianę, żeby tą pleśń domyć, to trzeba po prostu wziąć rękawiczki i sobie wziąć najlepiej, zabezpieczyć drogi oddechowe, żeby się nie nawdychać tego. Domowym sposobem usunięcia pleśni jest woda z wybielaczem. I teraz to jest też, słuchajcie, taki szwedzka porada dotycząca na przykład tego, jak poznać, czy coś jest brudem, czy coś jest pleśnią. Jeżeli nałożycie taki nierozcieńczony wybielacz, kropelkę takiego wybielacza, to jeżeli się to coś, te czarne kropki, co tam gdzieś były na ścianie, czy na desce, czy na czymś innym, jeżeli one się zrobią białe, to jest pleśń. Natomiast jeżeli dalej będą czarne, to znaczy, że to jest brudne. W związku z czym należy to tylko wymyć. Tak, i teraz trzeba pamiętać, że jeżeli oczyścicie taką powierzchnię, to żeby wam po raz drugi nie wyrosło, trzeba zastosować środek grzybobójczy. Czy ocet i olejek herbaciany nie da rady? Ja wiem, że wybielacz nie ma fajnego zapachu. Doraźnie ocet i olejek herbaciany może być, jeżeli to są jakieś małe powierzchnie, tak? Natomiast jeżeli to są duże powierzchnie, to polecam wam naprawdę pójść sobie do marketu po środek grzybobójczy, dlatego że w tej chwili bardzo duża ilość tych środków grzybobójczych jest robiona na bezpiecznych, naturalnych składnikach i nie pachnie niczym. Poza tym, jak już umyjecie, to trzeba i tak to miejsce, gdzie wcześniej była pleśń, czymś zabezpieczyć, więc ten środek grzybobójczy i tak was w zasadzie nie ominie. Dlatego że jeżeli tylko umyliście, a zostały tam resztki zarodników w porach tej ściany, czy w porach tam deski, czy czegoś innego, to jest szansa, że po prostu pomalujecie i po jakimś czasie wyjdzie wam i tak na wierzch. Jak już macie to wyczyszczone całe, to oczywiście wyrównujemy powierzchnię, szlifujemy ściany. I teraz tak, jeżeli chcecie malować farbą z połyskiem, to każda nierówność ściany będzie widoczna, w związku z czym trzeba ją bardzo dobrze wygładzić. Jeżeli chcecie użyć farb satynowych albo matowych, to w zasadzie można się trochę mniej przyłożyć. Na koniec oczywiście trzeba odpylić, bo inaczej jak nie odpylicie i będziecie malować, to wam się ten pył zacznie wałkować, rolować i będziecie mieć cały przyklejony do ściany. Ścianę zazwyczaj trzeba zagruntować. W zależności od tego, jaką farbą malujecie, tak? Czy to ma być farba wapienna, czy to ma być, nie wiem, farba gliniana, czy to ma być jakaś inna emulsja wodna, to zazwyczaj producent tej farby zaleca, czym tę ścianę należy zagruntować, tak? I teraz słuchajcie, jeżeli na ścianach są zacieki albo te ściany są przesiąknięte dymem papierosowym, to warto zastosować takie podkłady, które są odcinające, ale pozostawiają ściany paroprzepuszczalne. I tu na przykład macie na zdjęciu taki primer szelakowy albaka, to jest szelak rozpuszczalny w kwasie borowym, który robi bardzo dobrze za podkład do wszelkiego rodzaju farb wodnych, natomiast on po prostu usuwa te brzydkie zapachy i też powoduje, że zacieki, jeżeli są, czy jakieś inne plamy, nie, taki izolator to jest, tak, nie przechodzą dalej. W przypadku drewna, obojętnie czy to jest drewno, w sensie meble, podłogi, czy to jest elewacja, w pierwszym etapie przygotowania trzeba ocenić kondycję i naprawić ewentualne uszkodzenia, tak? Czyli jeżeli są jakieś dziury, no to trzeba je będzie zaszpachlować, jeżeli gdzieś wystają gwoździe, no to trzeba je dobić. Jeżeli drewno było wcześniej malowane, to trzeba sprawdzić, czy ta farba się trzyma, czy się łuszczy. Jeżeli się trzyma, no to możemy w zasadzie ją wyszlifować i położyć coś na nią. Natomiast jeżeli się łuszczy, no to niestety będzie nas czekało zdjęcie tej całej farby, o czym powiem za chwilę. Jeżeli drewno było mocno zabrudzone, to można je przed pomalowaniem wyszorować wodą z mydłem lnianym i szczotką. Tutaj na zdjęciu macie dwa rodzaje mydła, ponieważ tu jest mydło, które to takie białe, to jest mydło ze środkiem wybielającym, jeżeli chcielibyście czymś bezbarwnym na przykład potem to potraktować i chcecie, żeby ono zostało jasne. No i zwykłe mydło lniane, które po prostu bardzo dobrze domywa drewno bez robienia mu szkody. Jeżeli są glony, no to oczywiście tak samo jak w poprzednim przypadku, trzeba te glony po prostu usunąć, tak? Jeżeli jest farba, to trzeba zdjąć starą farbę, jeżeli jest kiepska, tak? Tu może się przydać szlifierka, może to być cyklina,
można oddać do sodowania dany drewniany przedmiot, tak? To mogą być też żele i płyny do usuwania powłok. I teraz uwaga, większość tych żeli i płynów jest żrąca. One zazwyczaj zawierają wodorotlenek sodu, w związku z czym przy pracy z takimi rzeczami trzeba uważać na ręce, na skórę, założyć sobie okulary ochronne, żeby się tym nie pochlapać po prostu. W niektórych przypadkach, na pewno w sklepach internetowych. Nie wiem, czy w sklepach takich budowlanych też już to można u nas znaleźć, za granicą owszem. Są takie nowoczesne środki do ściągania powłok, które są zazwyczaj na jakiejś bazie różnych olejków cytrusowych i wtedy tutaj niebezpieczeństwo jest mniejsze. Tak? One działają łagodniej, te środki, ale też z drugiej strony nie zrobimy sobie nimi krzywdy. Jeżeli chcemy użyć metody termicznej, czyli opalarki albo takich specjalnych promienników na podczerwień, to trzeba pamiętać, żeby się po pierwsze nie poparzyć, po drugie, trzeba pamiętać, że nie wdychamy tych oparów. Tak samo, jeżeli szlifujemy, trzeba uważać, żeby nie nawdychać się tego pyłu. Bo jeżeli macie farbę, która pochodzi z lat 70. albo jeszcze wcześniej, to wtedy w tych farbach były używane tlenki ołowiu. No i żeby się nie nabawić ołowicy, to lepiej byłoby tego nie wdychać, tak? A jeżeli mocno nagrzejecie taką farbę, to niestety ten ołów znajdzie się również w powietrzu. W związku z czym środki ochrony osobistej. Tak, jeżeli szlifujecie, to oczywiście można użyć narzędzi typu szlifierka, można użyć papieru ściernego, można też użyć tego primera, o którym wcześniej mówiłam, i proszku półmeksowego, i papieru ściernego, czy gąbki ściernej, i wtedy Wam wychodzi taka powierzchnia gładziutka, jak lusterko po prostu. No i na koniec, oczywiście, jak już odpylimy tę wyszlifowaną powierzchnię, trzeba zagruntować. I teraz znowu, musicie zobaczyć, czym będziecie malować i jaki grunt poleca producent. Tak? Jeżeli to będzie farba na oleju lnianym, no to najprawdopodobniej powie Wam, żebyście to zagruntowali olejem lnianym. A jeżeli to jest jakaś emalia na bazie wodnej, no to prawdopodobnie powie Wam, że najpierw trzeba to zagruntować jakimś środkiem, który będzie czy ogniochronny, jeżeli chcecie, żeby to było zabezpieczone ogniochronnie, czy grzybobójczym. Więc zawsze warto to sprawdzić. W przypadku produktów olejowych też można wcześniej ogniochronnie zabezpieczyć albo przed glonami i grzybami, tylko trzeba pamiętać, że te impregnaty specjalistyczne zwykle są wodne, czyli wtedy najpierw nakładamy taki preparat wodny, potem gruntujemy olejem i dopiero potem malujemy farbą olejną, no bo inaczej nam to nie zadziała. Czyli słuchajcie, podsumowując już powoli, mamy różne niebezpieczne sytuacje, w których możemy zrobić sobie krzywdę farbami, nawet jeżeli to będą farby naturalne. Tak? Po pierwsze, możemy zupełnie niechcący się tego nawdychać, tego albo pyłu ze szlifowania, albo pyłu, nie pyłu, tylko gazów przy podgrzewaniu. Tak? Jeżeli używacie farby, która jest napylana, tak? Będziecie natryskowo malować, no to też trzeba uważać, żeby się tego nie nawdychać. Przy niektórych farbach na przykład wprost pisze, tak, że farba jest bezpieczna, z jedynym wyjątkiem, kiedy się nawdychacie aerozolu, tak? Bo na przykład, jeżeli to jest farba olejna, no to taki aerozol trafi Wam do płuc. Można niechcący coś spożyć, tak? Zazwyczaj zupełnie nieintencjonalnie. Jeżeli macie jakieś rany, no to może się okazać, że sobie po prostu zabrudzicie ranę. No i oczywiście niektóre substancje mogą się przedostawać przez skórę i lepiej się nimi nie wysmarowywać. Więc w zależności od tego, którą drogą usiłujecie sobie coś niefajnego wprowadzić, no to mamy różne metody zapobiegania temu, żeby sobie tej krzywdy nie zrobić, tak? Jeżeli będziecie pamiętać o tym, żeby pracować zawsze w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, żeby nie rozpylać produktów, a jeżeli rozpylacie, to żeby założyć maseczkę. Tak, no to najprawdopodobniej drogą oddechową nic sobie niespodziewanego nie wprowadzicie. Trzeba zawsze pamiętać, że farba może się zupełnie niechcący rozprysnąć, rozlać, jeżeli tak się stanie. To oczywiście nie trzemy oczu, jeśli ich nie zabezpieczaliśmy okularami, tylko po prostu idziemy szybciutko to wypłukać wodą.
Jeżeli mieliśmy jakąś ranę i coś się dostało do tej rany, to oczywiście płuczemy, myjemy, jak się ślimaczy, idziemy do lekarza, ale również temu lekarzowi wtedy warto wziąć taką kartę charakterystyki produktu, żeby ewentualnie zobaczył, co z tego, co tam było, mogło nam zaszkodzić. Jeżeli połkniemy, no właśnie, tu jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim nigdy nie wywołujemy wymiotów, dlatego że jeżeli coś było żrące na przykład, tak, i sobie zapodaliśmy, no to wymiotując i robimy sobie krzywdę jeszcze raz w drugą stronę. Więc wtedy ta karta charakterystyki naprawdę bardzo się przydaje, bo tam w tych środkach ostrożności zazwyczaj pisze, co można delikwentowi podać, tak? Czy na przykład, nie wiem, podać mu wodę, żeby wypił, czy mleko, czy nic mu nie podawać, tylko pędzić do lekarza. Wiadomo, że oczywiście nie myjemy rączki po pracy i nie jemy kanapki razem z na przykład, nie wiem, szpachlą, tak? Przy okazji. W związku z czym tutaj jakby te, ja wam powiem, one się wydają takie bardzo proste, te zasady, tak? Ale z doświadczenia wiem, że życie robi swoje i że czasami się naprawdę zdarza. Też miałam taką kiedyś sytuację, że zadzwoniła do mnie moja klientka i mówi, proszę pani, pies zeżarł pędzel, którym olejowałam deski. Co mam teraz zrobić? No nic, no generalnie na całe szczęście jedynym efektem spożycia zbyt dużej ilości oleju lnianego jest to, że się ma efekt przeczyszczający, tak? No więc pies trochę sobie pobiegał po krzakach, porobił co miał porobić, nic mu nie było. Gdyby człowiek wyssał sobie ten pędzel, byłaby dokładnie ta sama historia, po prostu dostałby rozwolnienia. Natomiast no nie we wszystkich produktach jest tak miło i dlatego zawsze warto, zanim przystąpimy do malowania, wiedzieć, o co tam chodzi i dlaczego tak się wydarzyło. Słuchajcie, ja bym tak mogła jeszcze godzinami, ale już i tak przekroczyłam swój czas, więc jeśli coś, zapraszam do kontaktu. Jeżeli mamy ochotę jeszcze porozmawiać, no to rozumiem, że Rafał nam stworzy pokoik. Także dzięki wam bardzo.